Hey, can I come to the... Hey, can I come to the Yakatra Test TV? Dzisiaj wam pokażę moją kolekcję LPS. A więc tak to wygląda z daleka. W lekcji zajęła mi cały stolik. Jak widzieliście na moim poprzednim filmie, to był jeszcze jeden domek, ale ja go zostawiłam gdzie indziej, bo... No tak. No i powiem wam przykrą historię. Niestety Nancy i Jessica mi się zgubiły i nie wiem gdzie one są, więc dlatego mam mało LPS Pop. Ale mi to nie przeszkadza, bo i tak bardzo kocham swoje figurki. No i nieważne czy wiele, czy mało, ale chyba więcej lepiej niż mniej. Dobra, zacznijmy od samolotu z nowej generacji. Jest bardzo fajnie. No, otwieramy i... I tutaj ma otwarte. Dalej. Jest mój domek, taki, który widzicie w tle. Tutaj się włącza dzwonek. O! No i... I też rameczki się jeszcze tak świecą. Domek bardzo lubię. Tyle jest mój samochodzik, który traktuję jako domek, bo na przykład LPS może tu mieszkać, moim zdaniem. Też są warunki mieszkaniowe. Ale można też jeździć na koła, więc nic nie przeszkadza. Dalej jest samochód. Dużo osobowy. Jechać mogą dwie. Ale jeśli by się tak nienaturalnie napakowało, to wtedy by mogło się zmieścić nawet cała moja kolekcja. Wiecie, o Jezus. Czekajcie, zaraz wracę. Jest jeszcze kibelek. A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Piszcie, kto zauważył, że ostatnio Ketra moja ma nowa psy wy. Bo podpisany jest jako Wiktoria, czyli mój LPS. Nie mówię, że każdy jest tak, ale po prostu ją chciałam podpisać. Jakby mi ją kiedyś zgubiła. Dobra, teraz kolejne. Wywalały mi się figurki, sorry, jakbyście to zauważyli, na przykład tutaj. Pieski, piesy, piesyły, piesyły, dalsza część pieseły. Znowu pieseły i koteły teraz. Koteły, znowu koteły, znowu koteły. Koteły i ptaszki. Jakbyście nie widzieli, jak wyglądają, to te dwa pieski się wywali. Dobra, skończyłam na ptaszka. Ptaszki. Pantery. I LPS D3. Wróżka LPS. Jest to bardzo unikatowy LPS-ek z serii G2. Uważany przeze mnie jako LPS G3. Osobiście nie lubię wróżek. Nie zmieściły mi się tu wentarze. Sarenki, żółwiki i gryzania. Konik nie wiem dlaczego tu się znalazł. Gryzania. I owady. Teraz LPS, do których nie wiedziałam dać do której grupy. Język mi się kończy. Dobrze, więc mam omówione. Teraz pokażę wam moje LPS Pop. Pokażę wam je dosyć dokładnie, bo to pierwszym jest ten oto short hair. Jest to Ketra. Ma dziurka i mój podpis. Ale jest Elektra, moja pierwsza, dawna ulubienica, czyli maskotka kanału. Dalej jest Luna. Zdarte brwi i nosek, ale mi to nie przeszkadza.
Chodzi. Dalej jest Lixi, która ma obruszkę z gumki. Nie wiem, nigdy jej nie chcę. Znaczy kiedyś jej tutaj ma, ale nie chcę jakoś tego zdjęcia i tego nigdy zapominam. Zawsze tutaj. Ja jej zmyłam na psa bez, ale nie wiem dlaczego. Mamy mój dog, który nie tak ma jeszcze był czysty, ale mi się nie wiem od czego powrócił ten YouTube mój podpis też, ale się... Panie skoczył na bandę. Zacznijmy też. To jest Savannah Reed, przez wszystkich chyba znana. I nie jedna osoba o niej marzy. Szarma w lesie. Dalej. No nie chcę szlak! Dobra. Roxy. Roxy. Jadzielka. Dalej jest Selena. Ale ostatnio on ciągle grał u mnie Justina Biebera, nie wiem dlaczego. Nie wiem, to ma na imię Lace, ale albo Selena, albo Lace, on ciągle zmienia płeć, nie wiem dlaczego. Masz ten magnesik. No, teraz gwiazda, czyli czekolad. Dziurkę i zmyłam języczek, bo miała taki języczek. Mogliście jeszcze niedawno zauważyć. I ona przyszła do mnie z takim czymś, ale jak zauważam, wiele spanielków taki ma, proszę kołaj. No mi to nie przeszkadza, bo nie lubię zabrać spanielów i dogów, ale... No. No i teraz historia. A właściwie krótkie info. Natomiast... Nie wymieniam się, nie sprzedaję moich LPS. Może kiedyś będzie taki czas, jak już dorosnę, że będę je sprzedawać, ale no ja nie sprzedaję, nie wymieniam się, nie pytajcie mnie, czy się wymieniam, bo ja się nie wymieniam, bo no tak. No jeszcze powiem, ktoś do mnie napisał, wymień się LPS, mam twoje marzenie. No, no szczerze, tamtym filmie... Bo dużo pytań, czy się wymienisz, czy się wymienisz. No ale też się nie wymieniam i będę zawsze wam odpowiedziała niestety nie, sorry. No i dlatego, bo chcę uniknąć oszukaństwa i nie chcę podać adresu. I tylko z tych dwóch przyczyn. Bo nawet jakby ktoś powiedział, ty wysłałaś pierwsza... Ja coś tam bym powiedziała, nie wymieniam się, bo ja tak mam, nie wymieniam się, bo ty mnie na pewno oszukasz, a ty usta jeszcze będzie protestowała na pewno, nie, ja nie oszukuję, pytaj się innych, nigdy ich nie oszukam, a ja się nie wymieniam i dlatego. I też żal mi moich figurek na przykład, jakoby stracić. Bo nie mam popularnych na wymianę, bo niepopularne to... Ale nie wymieniam się, od razu mówię. No to tak to wygląda. Moja kolekcja. No jak możecie widzieć. Hello. Jak możecie widzieć, czekajcie, wejdę jeszcze na wyższe krzesło. Będziecie mogli to zobaczyć. Jak? Najwyżej. Widzicie, jak to wygląda? Mój pokój. Dobra, to było kochanie. Nie czeknąłem, będę skoczył. Alone.